Cześć, witam Was na konferencji JDD w Krakowie. Jest rok 2016, właśnie zmieniliśmy lokalizację, jesteśmy w pięknym hotelu tuż koło Kraków Plaza. Jest ze mną Norbert, który przeprowadził wraz z Joanną, której nie widzicie, bardzo ciekawy wykład, warsztaty. Właśnie, co to było? Myślę, że to trzeba było bardziej uczestników spytać. Natomiast to, co chcieliśmy zaoferować, to jest doświadczenie odrobiny czegoś takiego, co się nazywa metodą pracy prowokatywnej, myślenia prowokatywnego, podejścia prowokatywnego do budowania relacji międzyludzkich. I czemu ja jako zatwardziały programista backendowy, introwertyk, który siedzi sobie przed komputerem, jest bezpieczny, schowany za monitorami, miałbym się tym zainteresować? Pojęcia nie mam. Jeżeli nie chcesz, się nie interesuj. No dobrze, ale niestety mam kontakt z tym betonem z biznesu. Oni żyją w swoim świecie wydumanym. Niestety oni też wydają pieniądze. Ja chciałbym, żeby oni to zrobili sensem, bo przecież jak tak można robić to, nie wiem, pójść za tym, co mi wendorzy sprzedają, wciskają. W jaki sposób my mamy nawiązać jakiś kontakt? Jak ja mam przekonać ich? Jak mam zrozumieć, o co mi też chodzi? A ja mówię serio, nie rozum, nie nawiązuj kontaktu. To, że traktujesz się jako betonów, jest dla ciebie najcudowniejszą rzeczą, jaką możesz sobie wymyśleć. To, że traktujesz jako debili, nie znających się na oprogramowaniu, to, że utrudniają ci życie, że to są tymi, którzy przeszkadzają, jest cudowną warstwą ochronną, którą na co dzień możemy trzymać i dzięki której negować całe otoczenie dookoła. A mówiąc bardziej wprost i na serio, bo ja jestem akurat z tej dwójki, którą wymieniłeś, Joanna jest od serca, od rozumu, to jest trochę mowa o tym, że tych kosmitów, którzy byli w nazwie całego naszego wystąpienia, my sobie robimy w głowie sami. I my jesteśmy bardzo dalece od tego, żeby namawiać kogokolwiek, żeby wychodził ze swojego zamkniętego środowiska, świata. Jeżeli ci dobrze w tym jest, to siedź. Natomiast jeżeli już wpadniesz na pomysł, że z jakichś powodów chcesz budować albo zespół, w którym będzie się efektywnie pracowało, albo środowisko, w którym będzie ci dobrze i ty będziesz rozumiany, i druga strona będzie rozumiana, to trzeba trochę wyjść z tego właśnie swojego wygodnego biurka, bo znowu rzecz niby oczywista, my jako ludzie chcielibyśmy, żeby to inni byli jacyś inni, lepsi, żeby to oni się pozmieniali, a wymaga interakcji z obydwu stron. Więc to, co dzisiaj zafundowaliśmy trochę, to dwa przykłady takiej interakcji. Jedna to jest dyrektywna, kiedy jedna strona wie, a druga musi się poddać, a druga, która polega na tym, że obydwie strony w jakiś sposób ze sobą współpracują w dobrej zabawie i osiągają też efekty. Czyli ja jestem tym już oświeconym członkiem jakiejś organizacji, chciałbym zacząć, no bo przeciwieństwo betonu, rozbitym betonem, no to też brzmi dziwnie. Chcę doznać jeszcze większego oświecenia. Jak mogę zacząć? Wiem, że robicie szkolenia, ale są jakieś książki, które można przeczytać, coś zobaczyć, jakieś filmy online, coś, nie wiem, kursy na Coursera, co byście polecali? Jest wiele miejsc, w których można się tego nauczyć, ale zanim do tego dojdę, to ja wrócę do betonu, bo dla nas autentycznie, żeby to nie było tak, że coś jest negatywne albo pozytywne. Jeżeli ktoś funkcjonuje w swojej strukturze, dobrze mu jest za biurkiem, niech siedzi tam. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że chciałby jednak mieć więcej radochy w tym, co robi, w interakcji z innymi, można przyjść na warsztat do nas i nie wiem, czy się pojawią takie napisy na dole później, czy się nie pojawią później napisy na dole odnośnie strony www. Nie przebiegają te z napisami. Więc można wejść na stronę provokare.pl i tam na bieżąco informujemy o tym, jak są warsztaty. Można poczytać książki Japa Hollandera, Frank Farelli wydał książkę, zresztą sama metoda wywodzi się z terapii prowokatywnej, która została uznana za jedną z bardziej efektywnych i ciekawych metod pracy z ludźmi w ciężkich traumach. Dopiero później pojawiły się pomysły, jak to adoptować do coachingu, do interakcji między sobą. Jak się tak przyjrzy, jak prowadzimy warsztaty już od kilku lat, to duża część ludzi mówi, kurde, przecież ja tak mam na co dzień. Tylko nawet nie wiedziałem, że to robię. Cały rok polega na tym, żeby robić to bardziej świadomie, z dużą serdecznością i sympatią, bo w Polsce niestety sama prowokatywność przez nazwę kojarzy się z prowokacją, z czymś negatywnym, z czymś, co wymaga nasuwania, dopierdzielania, że tak użyję takiego wyrazu, co powoduje, że kogoś chcemy wytrącić z równowagi po to, żeby się ośmieszył, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby obydwie strony dobrze się w tym czuły, dobrze bawiły, a przy okazji miały wyzwanie i chęć do tego, żeby się rozwijać. Mieć radochę z tego. Użyłeś takiego słowa trauma. W waszym opisie też czytałem coś o wypaleniu zawodowym. Wśród programistów, no przynajmniej tych, których ja znam całkiem sporo osób, które doznały takiego wypalenia. Niektórzy doszli do etapu, że skończyli z
kliniczną depresją. Niektórzy po prostu mieli serdecznie dość programowania, pojechali na wakacje, od roku nie tykają komputera, grają na gitarze, stoją na głowie na plaży i w zasadzie z dala od technologii, bo po prostu mają tego wszystkiego serdecznie dość, ciarki ich przechodzą na samą myśl. Co zrobić, jak zmienić, żeby właśnie nie wiązać takich uczuć? Znaczy, że odrobina normalności w nich została. Wyobraź sobie, sam powiedziałeś przed chwilą, wyobraź sobie, że siedzisz za tym swoim biurkiem, nie dotykasz innego realnego świata, tylko komputera i klikasz, siedzisz po programowanie, cyfry i tak dalej, i tak dalej. Kontakt masz tylko z maszyną. Jeżeli nagle potrzebujesz rzucić to na chwilę i pójść po to, żeby pobiegać, potańczyć, gdzieś odetchnąć, to zachowałeś nieco ludzkich odruchów. Takie naturalne to są odruchy. Dzieciaki biegają, skaczą na podwórku, rysują kredą, to takie są normalnie ludzkie. Z jakichś powodów niektóre osoby postanawiają się tego pozbyć. I tego nie rozumiem. Ale to jest taka też trochę teoria wulkanu. Jeżeli jest wulkan i to się zbiera, to po prostu wybucha, wtedy człowiek rzuca. Robotę, mówi, więcej tego nie chce dotykać, jest na samą myśl o komputerze, już pojawiają mu się odruchy zwrotne. A to nie o to chodzi. Właśnie cały rok polega na tym, żeby pomimo tego, że pracuję na co dzień z komputerem, że siedzę w programach, mam logiczny umysł, często dużo bardziej logiczny i dużo bardziej poukładany, systematyczny niż większość społeczeństwa dookoła, bo z jakiegoś powodu jestem specem od komputerów, od oprogramowania, to wymaga pewnych umiejętności, umieć wyjść z tego i być w normalnej interakcji z ludźmi, cieszyć się z tym właśnie chociażby zabawą, żaglami, towarzystwem innych osób. Metoda prowokatywna pozwala to robić na co dzień w sposób taki naturalny, odkrywać taką radość w sobie, swój własny sposób interakcji. Ułatwia to, bo to nie jest jak gdyby samo w sobie rozwiązaniem, tylko używając jej łatwiej jest w to wejść, chociażby. Jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, bo też się nie dziwię, że ludzie są wypaleni zawodowo, robiąc te same rzeczy w rutynowy sposób. Nam się wydaje, że jak robimy rzeczy poważne systemy informatyczne, za olbrzymie pieniądze, to musimy być przy tym poważni. A co stoi na przeszkodzie, żeby się przy tym świetnie bawić? Żeby właśnie kiedy się pojawia moment kryzysu, to jest wyzwanie często firma, pojawia się kryzys, pojawia się presja czasu, więc myślimy o celach, myślimy o wynikach, o cyfrach, tracąc ludzi z widoku. A być może to jest właśnie moment, kiedy, no i wtedy się pojawia też widzenie tunelowe, więc widzę problem w zawężonym aspekcie, tracąc często ludzi z pola widzenia. A co by było, gdyby właśnie w tym momencie potrafić na chwilę znaleźć chwilę oddechu, chwilę relaksu, dystansu do problemu, do dylematu, do sprawy i powrócić do tego za chwilę z zupełnie innym nastawieniem. To o tym się oczywiście, ja wiem, że fajnie się mówi, bo żeby się tego nauczyć, to wymaga to praktyki, ale tak jest. Więc się nie dziwię, że ludzie są wypaleni zawodowo. I to nie tylko informatyków dotyczy. Nie dziwię się, że ludzie wybuchają w pewnym momencie, jeżeli im się nazbiera. Dobrze, czyli ja muszę popatrzeć na siebie najpierw. Stanę sobie przed lustrem, popatrzę, czy mam popatrzeć na innych ludzi, zacząć rozmawiać. Jak to ugryźć? Co? Jak słyszę wyraz muszę. Powinienem, dobrze byłoby, kolejne, gdybym. Tak, te wszystkie, które spowodują. Zmiękczymy, żeby udawało. Powiem ci na to pytanie. To jest kwestia taka, że jest takie stare powiedzenie, chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. My jako ludzie jesteśmy skonstruowani tak, że widzimy wszystkie inne negatywne rzeczy dookoła. To oni są nie tacy i tak dalej, i tak dalej. Tak jest najprościej. No, oczywiście. Jest opowieść znowu niejaki Bandler, sobie nie mówić o NLP. Kiedyś przytrafił do niego chłopak i mówi, pan co, ja bym tak chciał, żeby ta moja najukochańsza mnie tak kochała, uwielbiała. Taka, żeby ona tak była we mnie zapatrzona jak w słoneczko. Więc pan mnie nauczy, jaki mam być, żeby ona taka była. A on mówi mu, słuchaj, na nią nie mamy wpływu, bo jej tu nie ma. To, co możemy zrobić, to żebyś ty był najlepszym ciachem w okolicy. Żebyś wyglądał jak facet, zachowywał się jak facet, żebyś potrafił zaczarować kobietę, oczarować, żebyś wiedział, kiedy kwiaty, kiedy do kina, kiedy być mężczyzną, kiedy być łagodny, kiedy romantyczny, kiedy silny i tak dalej, i tak dalej. Żebyś tworzył swój własny, spójny wizerunek. Wtedy szansa na to, że te one będą przychodziły i będą chciały spijać słowa swoich ust i być z tobą jak najdłużej, będzie rosła. Natomiast my czasem jako ludzie szukamy takich łatwych rozwiązań, jak to zrobić, żeby być, chociażby te techniki wszystkie związane z podrywaniem, żeby być super podrywaczem. Trochę inne podejście jest. Więc jeżeli masz pomysł na to, że chciałbyś funkcjonować inaczej niż dzisiaj, bo ci jest z tym niewygodnie, wtedy tak, wtedy można przyjść na warsztat, wtedy można poszukać, poczytać książki, można, ale to dowolną metodę można wybrać też. Prowokatywna jest o tyle ciekawa, ja ją uwielbiam, bo jest dużo w niej radości, dużo śmiechu, dużo interakcji, jest niespodziewana, uczy spontaniczności, improwizacji, takiej radości dnia codziennego, no bo życie jest trochę nieprzewidywalne. Myślelibyśmy, że ono było przewidywalne, ale no nie jest przewidywalne.
Brzmi ciekawie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i wszystkich, którzy nie widzieli wykładu, zapraszam na kanał YouTube. Tam będzie nagranie. Do zobaczenia. Współczuję już Wam oglądania tego, naprawdę.